Witajcie moi drodzy, ja jestem Misiek 200M i prawdopodobnie zaraz zginę, bo nagrywam już kolejną grę trzeci dzień z rzędu. Właściwie dwie gry. Ale jako usprawiedliwienie dodam jedno, że już udało mi się nagrać szóste zakończenie Silent Poneville, tylko jeszcze będę musiał to zmontować, więc to najprawdopodobniej jutro. A jakie gry znalazłem? Otóż na pewnym forum, dokładnie jest to My Little Game Dev. No, My Little Game Dev. Odbywał się na nim pewien taki challenge, który polegał na stworzeniu gry creepypasty. Uczestnicy stworzyli 3 gry. Jakie 7? Skąd ja to wytrzasnąłem? Nie wiem. Z 12 w nocy, jak widać. Niezły czas sobie wybrałem. I właśnie przyciągnął mnie tu jeden tytuł, między innymi Flutter Island 2. Ciekawe, coś mi to mówi, wczoraj chyba to nagrywałem, ojacie. Kolejna gra to jest The Unknown. Nie wiem co to jest za gra, ale tutaj jest uznana za najlepszą, ponieważ uzyskała aż 6 głosów. Z tego co widziałem, to jest to gra zrobiona w Blenderze, więc prawdopodobnie spodziewam się czegoś w trójwymiarze. To co? Odpalamy! Co z tego, że jest noc? Nie boję się, w teorii. I? Co? Działa. The Unknown. Czyli nieznany. Stworzone przez... Jach? Nie wiem, jakie to imię. Źródło tekstur, wykonane właśnie w blenderowskim game engine. Jakaś muzyka. Muzyka będzie w tle. Na razie nic nie słyszę. To błąd, czy coś innego? O, jest i DeviantArt autora. O, co to jest? Czemu mi się wydaje, że to jakiś kolejny Slender? No nie mówcie, że to coś takiego. O, rozglądałeś się? Mogę już? Się zwiecha. O. Dobra, idę. Nie wiem właściwie, ale muzyka jest jakaś dziwna. Idę i nie wiem, co tam czerwone coś jest. Nie chcę. Co tu jest przede mną? Mogę biec shiftem, chyba tak jak w Slenderze. Nie wiem, biegnę. Znowu to... O nie, czemu tutaj są dwie kopie tego czegoś? Trzy? Cztery? O, fuck, ała. Biją mnie. Uciekam. Tam kolejne. No fajnie. I co, mam biec nieskończoność? Aha, kto coś mnie dorwie, to pojawiają się właśnie takie zarysy. Co, ten kucyk ma maskę jakąś założoną, czy co? A będę musiał ściszyć muzykę, jest potwornie głośno. Nie słyszę nawet, co mówię. No i biegnę, i co? I na tym polega ta gra? Nic nie słyszę. Znaczy, słyszę tylko samą muzykę. Już sobie słuchawkę trochę odegnę. No i co, i na tym gra polega, że patatajam i nigdzie nie biegnę? Panowie z czerwonymi oczętami. Co to jest? Coś podnoszę, nie wiem co. Ej, no ile ich tu jest? Ilu? Wszędzie są te dziwne stworki. Szkucyki z czerwonymi oczkami. Wiecie co, ta gra... Nie, robi wrażenie.
ale troszkę taka jakaś bez sensu. Oj, ale mi klatki bardzo spadły do 12, do 11. Ała, ała, lagi, 10 klatek. Co jest? Za dużo wygenerowanych tych? Ała. Fajnie, mam 10 klatek. Jej. Komfortowo wszystko widzę i... Ale mi się obraz 10 klatek, no czemu? Co się stało? 9 klatek, no bez żartów. O! Coś, tak jakby szybciej. Nie. A biegnę prosto na nich, szarża, a nie, postoję sobie w miejscu. Game over. Ze styropianu kucykiem, nie. No ilu ich tu jest? Escape! Ale mi rozkręciła grafikę ta gra. Jakieś readme tu jest, o! Unknown, control. WAS, shift, bieg. S, obrót o 180. F, rzucenie flary? Spacja, skok, albo skrócenie intra. Strzałka do góry, strzałka w dół. Patrzenie do góry i w dół, kiedy stoimy. Tab? 2, 3, escape, dobra. Cheat controls. A dalej nie jest w grze. Historia. Że zostaliśmy przeteleportowani do jakiegoś dziwnego miejsca w śnieżnych górach. Że kiedy się obudziliśmy, zobaczyliśmy parę jakichś małych czerwonych świateł daleko od nas. A że pojawiało się ich coraz więcej, kolejne i kolejne. I twój chód przeszedł w bieg. Że znalazłeś tam trochę starych flar w miejscu, gdzie się obudziłeś, gdzie wstałeś. Że te stworzenia znikały, kiedy światło z flar pojawiło się blisko nich. O to się przyda. Ale było ich zbyt wiele oczu. Na, bla. A jaki jest cel tej gry? Mogę przetrwać 4 uderzenia od tych nieznanych, od nieznanego. A 5 mnie zabija. I kończy się gra. A że po 5 minutach liczba tych pojawiających się nieznanych potraja się. Okej. Okay. A, że mam przetrwać jak najdłużej. O, zaczynam grę z 5 flarami. Nieznani nie spawnują się 20 sekund. Nie, no dobra, no nie będę tego całego czytał. Ściszę sobie. Okej. Okay. Lecimy jeszcze raz. Spacją mogłem skipnąć intro. Dobrze wiedzieć to.
No. Blender, dawaj blender. A mogę sobie na... O, mogę pełny ekran. Spacja. Wii. Dobra. A to to co? To jest... Apteczka! Okej. Czyli chyba tutaj nie ma czegoś takiego jak stamina albo podobne. Spacją skacze, dobra. Ile przetrwamy? Jest 9 po, jak widzę na zegarku. Pojawili się tam. To ja sobie pobiegnę w inną stronę. Ale koncept jest ciekawy. Już myślałem, że to kolejny Slender, a tymczasem nawet fajny pomysł. Przetrwać jak najwięcej. Uj, ale ich tu jest dużo. Gdzie mam klawisz F? F mam tutaj, dobra. Aha, jak biegnę, to oni poruszają się chyba wolniej, czy coś takiego. O, flara, chyba mogę je podnosić, tak? Mogę. Wow, za blisko był, za blisko. Minutę żyjemy. Ale ta mapa jest potężna chyba. Nie wiem, czy dobrze tu iść, lepiej biec chyba cały czas, a będę skakał. Jestem gdzieś w jakimś pustkowiu. Ciekawe, jest pewnie kilka punktów, w którym spawnują się te nieznani, nieznane kreatury. Czy jakieś slender kucyki z czerwonymi oczami. Obrócę się. Ho, ho, biegnę dalej, nie. Ale wiecie co? Muzyka strasznie według mnie psuje efekt. Znaczy, no nie ma klimatu. No, pojawiają się kucyki, ale jest fajna muzyka. Ta. Biegnę dalej. Biegnę. I'm still alive, ale ich jest dużo. Którą stronę? Nie, no tam nie będę szarżował prosto na nie. Chwytliwa. O, nie mówcie. O, skończyła się mapa. Niedobrze. Dopiero 11 po, czyli 2 minuty żyje. Nie za dobrze. Trzęsie się ten. No i znowu mi spadły klatki. Oj, był blisko mnie, widziałem. Znowu mi spadły klatki do 9. O, tabem wyłączam latarkę. No już się rozpędzam. Czemu mi spadły klatki do 9? Rzuciłem sobie flarę, może znikną. Coś mi się zdaje, że w pewnym momencie już ich jest tak dużo. O, już odzyskałem klatki znowu. Panie Switaśny, a ja cię poczęstuję flarą i znikniesz. Łachachacha. Tylko nie wiem, ile tych flar mam. Jest 12 po, ja dalej żyję. I'm still alive. Ale oni są słodcy. I flara, i znikną. Hahaha. Nie, gra straszna nie jest, ale ciekawy pomysł. Jaka armia! Masakra! Ale ja uciekam. Mam nadzieję, że oni mnie w jakiś sposób gonią. Kurczę, tutaj się nie zacina, tam w którymś... Ej, no zespawnował się dopiero, wiesz co, jeszcze obrócony do mnie plecami, masz z flary. Zero kultury. Dobra, biegnę sobie dalej. O, flara, przyda się. 13 po, troszkę nawet długo żyjemy. Oj, tu spadły mi znowu klatki. Nie, nie spadajcie klatki. Klateczki. Uj, chyba były za mną. Dwa razy dostałem. No, muzyka się nawet zmieniła. Ciekawe. Nie, ale ta muzyka nietrafiona totalnie. Mógłby jeszcze patatajać w rytm tej. On się porusza jak możesz, masz tu z flary. Ty też masz z flary. Ej, co, flary mi się skończyły? O, niedobrze. Miałem 5 flar, zebrałem chyba 2. 13 po, zacząłem 9 pograć. Ale ich już jest dużo. Dwa razy chyba dostałem po łbie.
Ojej, no ile mogę tak skakać? Już mi się w głowie kręci. Ta ta tam tam, ta ta tam tam. Będę szedł, ale nie, wtedy one chyba szybciej się poruszają. Obrócę się. Wow! Nie, slalomem między drzewami, nie dopadniecie mnie. A, widziałem. Czekał za krzakiem na mnie. Czternaście po. Moje, no tam kolejne kucyki. O, dużo ich. Chciałbym wręcz powiedzieć, że bardzo dużo. Ła, ała, 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 skąd? Nie mam flar, gdzie tu mogę znaleźć jakieś? 15 po. 6 minut żyję. Yeah. O, o, klatki mi znowu spadły, już jest lepiej, dobra. Wiecie co zrobię teraz? Szarża. Uii. Wow, ale się rzucili. Okej, wystarczy, bo moja grafika zaraz zdechnie. Podoba mi się pomysł, naprawdę fajny. Ile to już trwa? 17 minut. Nie wiem, zaczynać ten Flutter Island 2? Island 2? A odpalam! Uruchom pewnie. Tego się bardziej boję, bo tamta The Unknown straszna nie była, ale... Dosyć... Game Maker, tak. Czyli co, znowu będzie to super wypasione logo? Może mnie uratuje. Flutter Island 2. Jej. Made with Game Maker Lite. Naciśnij spację, aby zacząć przygodę. Jej, wprost nie mogę się doczekać. This is it, tak. Czekała na tą noc tak długo. I nareszcie idzie? Na galę! Okej. Nie no, ciekawe. Ale fajną mamy tą... suknię. Wielka galopująca gala, czy jak to, czy wielka gala Grand Galopów chyba, galopów? Tak, dobrze. W polskim dubbingu było. Czemu Fluttershy jest gigantem na tle tego zamku w Canterlot? Ale biegniemy na galę. Ale zaraz, gala jest w Canterlot, czemu wychodziliśmy za ekran? Tak, na pewno jest w podziemiach, tak. Zaczai się tam na nas trolestia. No, 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 nie blokuj się. Sodo. Zaczai się tam na nas trollestia albo ktoś inny. Ojeny. Zaczyna się ładnie, ładna muzyczka i pewnie... I co? Tutaj jest wielka galopująca ga... La? Z kamienia? Pinki nawet? Rainbow Dash? Vinyl? No wiecie co? Rarity? Applejack? Apple Bloom, która mi może nic nie zrobi. O nie, 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 nie. O nie mówcie mi, że to będzie powtórka. Proszę cię. Apple Bloom. Co ty, jak mogłaś? Jak mogłaś? Nie, nie znów. Nie. Apple Bloom, przestań. Applejack, niech cię przywoła do porządku. Tak, skończ to. To nie jest zabawne. Tak. No właśnie, nie, nie, nie podoba mi się wcale to. No, jeśli nie jestem tym zainteresowana, to co? Znaleźć cię, tak? Przełożyć przez kolano i sprać. O matko, ale jestem tylko małą Fluttershy.
Czemu, gdzie moja suknia? Wiecie co? Zabrać... Zabra... Proszę cię, ja cię proszę bardzo. Zabrać mi moją kochaną suknię? O, pojawiły się klocki. Jej, jak ja uwielbiam gry typu Screamer. Wiecie co? To był zły pomysł. O ile tamta była ciekawa, bo miała ładną muzyczkę, ta jest niefajna, bo nie wiem, kiedy coś wywali na ekranie. O, jeszcze spadłem. Nie podoba mi się ten dźwięk w tle. Skaczemy po klo... No patrzcie, no nie wytrzymam zaraz. Ach. Game mate with game merk, game maker alive. Język mi się plącze, dobra. Przeszliśmy dalej i co? Dawaj, I'm ready for jakiś screamer. A jak na razie ich nie było i to mnie dosyć bardzo niepokoi. Ponieważ chcą uśpić moją czujność. O, klocek się pojawił, jak dobrze. Chcą uśpić moją czujność i wtedy wywalić screamera. A nie podoba mi się to, gdyż sequel może być mocniejszy od pierwszej części. O nie, ja nie chcę tam spadać w dół, bo coś mi zaraz wywali na ekran. Dlaczego ten brzydki wektor, który jest używany w gazetce? No dobra. No i znowu brzydki wektor z gazetki. Twilight, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity. Tak, Applejack. Czemu te brzydkie wektory? Wiesz co, Apple Bloom? Idę ci sprać tyłek za to, że używasz tych brzydkich wektorów. Tyle ludzie ładnych ry... gdzie mam iść? Na dół? Czy w lewo? Pójdę na dół. A nie mogę, patrzcie. Cholera. No. Czekam na screamera od ciebie. Nie. Nie poddaję się. No właśnie, przemilczę to. Udam, że tego nie słyszałem, bądź słyszałem. No. Co cię, Apple Bloom, napadło? A no właśnie, nie było portretu flaterki. O. Dokładnie. He, 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 he. Nie, no dobra. Co to za dźwięk? Ej, nie pojawia się prost przede mną. Ale mi się to nie podoba. Zaczynają się screamery. Co to jest u diabła? Ja nie chcę tu iść. Jakieś oko Saurona. Oko Apple Bloom. Oj, weź już nie migaj, to stary chwyt z pierwszej części już mnie nie rusza. Już mi zaschło w gardle od tego paplania. Co tu jest, krew? Nie. Nie. Oj, coś mi klatki spadły. Nie podoba mi się ten dźwięk. Jest dosyć niepokojący. Oj, 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 oj. Nienawidzę screamerów? What the fuck? Dźwiękowych. Nie cierpię wprost jakichś zmian w dźwięku. I co, i teraz to będzie jedno wielkie trollololo idzie. Wiecie co? Bez żartów. W którym to miejscu? Ja nie mogę, no nie wytrzymam. A co za dźwięk? Jasna cholera. Wiecie co? Teraz nie trafię, to ja wyłączam tą grę i dziękuję. Skocz teraz! Jeszcze raz. O, coś się dziwnego z obrazem zaczęło dziać. Hej! Ja ci zaraz skopię ten twój tyłek. To się skończy. Rzucaj screamera. Czekam tylko na to. Jestem Fluttershy, i biegnę sobie po... Ja nawet nie dotykam klawiatury teraz, to jest dziwne. Niepokojące. Czemu ona jest uśmiechnie... Jej, jest nasz portret. Oj, to jest ładny wektor. Wiesz co, Apple Bloom?
Ja tego nie skomentuję. Tak, Fluttershy, coś z tobą się złego dzieje? O matko. Nie. Co jeszcze? Tak, i teraz mi wyrzucisz Screamera prosto. No wiecie co? Zbyt łatwo zapominasz? Jestem tobą? Trochę nieczytelna czcionka. What? No matko, nie mogę tego rozczytać nawet. Jest, że była chyba tym, co ukrywała przez tyle lat, co? Jak Apple Bloom jest częścią Fluttershy? No co ze mną? Ales? O, patrzcie, wiedziałem. Ale za krótka przerwa. Zdecydowanie dłuższa powinna być. Ojeny. Sorry, ale w słuchawkach niezły rape. Koniec? Czyli, no dobra, te dwie gry jakoś mnie nie przeraziły, nie wystraszyły, ale... Może jakieś następne. Jeśli coś takiego nagram. Coś ostatnio mam jakąś fazę na nagrywanie. Dobra, tyle z mojej strony, wytrzymajcie się i dobranoc.